Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Show Testuję. Nowy tydzień, nowy samochód. Tak się składa, że kolejny samochód elektryczny na moim kanale, aczkolwiek to bardzo dobrze, dlatego że prezentowany w zeszłym tygodniu ID3 ma bardzo wiele wspólnych cech z prezentowanym dzisiaj BMW i3. Fajnie będzie więc nieco porównać niektóre z elementów mających miejsce tutaj w tym samochodzie z elementami, które zastosowano w ID3, ale o tym w późniejszej części programu. Natomiast zacznijmy od początku. BMW i3, nazwałem ją żartobliwie funkcjonalną paskudą. Ciężko nazwać ten samochód inaczej. On nie jest ani urokliwy, ani piękny, ani zachwycający, ale ma jedną bardzo ważną cechę. Jest niesamowicie funkcjonalny, o czym przekonałem się przez ostatnie 5 dni, użytkując go oczywiście w 90% w ruchu miejskim. Moi drodzy, BMW i3 to początek tego modelu, to rok 2013, a więc ten samochód, ten model ma już 7 pełnych lat. Prezentowany dzisiaj egzemplarz pochodzi z roku 2018. Jest to wersja o mocy 170 koni w przeliczeniu z baterią 94 amperogodziny. To jest bardzo ciekawe, dlatego że BMW pojemność baterii określa amperogodzinami, gdzie przyjęło się do tej pory, że jednak określamy ją kilowatogodzinami. Gdybyśmy sobie to przeliczyli, to pojemność akumulatorów w tym samochodzie wynosi około 33 kilowatogodzin, więc może będziemy stosować te jednostki, żeby po prostu łatwiej było Wam zrozumieć pojemność baterii tego samochodu. Prezentowany w zeszłym tygodniu ID3 miał baterię o pojemności 58 kilowatogodzin, natomiast i3 jest samochodem mniejszym, jest samochodem lżejszym, ma baterię o pojemności 33 kWh. Raz jeszcze podkreślę, samochód waży bardzo mało, bo waży w okolicach 1200 kg, a to dzięki temu, że zastosowano tutaj bardzo dużo elementów z włókna węglowego. W ogóle ten samochód jest mistrzostwem, jeśli chodzi o wykonanie go z materiałów z recyklingu, bo 95% materiałów zastosowanych w tym samochodzie może podlegać powtórnemu recyklingowi. Bardzo ciekawe jest, w środku tych materiałów z odzysku jest bardzo, bardzo dużo. To pokażę Wam w części prezentacji wewnętrznej, a teraz przechodzimy do zewnętrznej prezentacji funkcjonalnej paskudy, którą podrzuciła mi wypożyczalnia Eco Horror, wypożyczalnia samochodów elektrycznych, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Reklama firmy oczywiście będzie się przewijać w dalszej części testu, dlatego że auto jest ich wizytówką, jest ich reklamówką i jest całe w logotypy oklejone, także Eco Horror, zapamiętajcie sobie nazwę wypożyczalni z Krakowa. Jeśli chcecie przeżyć przygodę za kierownicą elektrycznego samochodu, to tam kilka ciekawych propozycji dla Was się znajdzie. Przyznam szczerze, że zawsze naśmiewałem się z tego samochodu. Nie było chwili, gdybym zobaczył ten samochód na ulicy, gdybym nie skomentował tego słowami. Co to jest? Dlaczego to tak wygląda? Dlaczego to tak paskudnie wygląda? I gdybym miał zestawiać samochody według rankingu brzydoctwa, myślę, że BMW i3 byłoby na podium w czołówce wraz na przykład z Fiatem Multiplą, co oczywiście obu samochodom nie odbiera ich funkcjonalności. Natomiast gdy zacząłem jeździć tym samochodem, zrozumiałem, że to auto, pomimo tego, że nie jest piękne, naprawdę bardzo, bardzo dobrze spisuje się w ruchu miejskim, o czym wspominałem już we wstępie. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim ma bardzo dobry promień skrętu. Zachwyca promień skrętu w tym samochodzie. Cóż, samochody elektryczne mają to do siebie, że mają bardzo dobry promień skrętu, ale to, jak dobry promień skrętu jest w tym aucie, to w ogóle przebija, wydaje mi się, wszystkie dostępne do tej pory elektryki na rynku. Samo BMW i3, słuchajcie, ten samochód odniósł ogromny sukces, jeśli chodzi o sprzedaż samochodów elektrycznych. W Polsce swego czasu był w czołówce sprzedawanych samochodów elektrycznych, mimo tego, że nie jest najtańszy, bo za ten samochód trzeba około 150 tysięcy złotych zapłacić w średnio wyposażonej wersji, gdzie wersje bogate myślę, że zbliżą się spokojnie do 200 tysięcy złotych. Ale ten samochód też odniósł bardzo, bardzo duży sukces w Stanach Zjednoczonych. Dużo samochodów z rynku wtórnego dostępnych właśnie w Polsce pochodzi z rynku amerykańskiego, więc gdybyśmy byli zainteresowani takim samochodem, gdybyśmy chcieli kupić takie auto z rynku amerykańskiego, przede wszystkim przyjrzyjmy sobie jego historię. Natomiast samochód, który prezentuję dzisiaj, jest samochodem z polskiego salonu, jest samochodem, który ma obecnie 36 tysięcy kilometrów przejechane, więc nie jest to mało przez 2 lata, ale to też dzięki temu, że ma taki przebieg, ma już te 2 lata, pozwoli mi określić, jak ono jest utrzymane w środku, jak zeksploatowały się materiały wewnątrz, czy skrzypki, sypią plastiki, bo przecież ten samochód nie posiada słupka środkowego. A więc logika
kazałaby myśleć, że skoro nie mamy słupka środkowego w tym samochodzie, to będą tutaj koncertować nam wszystkie wewnętrzne plastiki. Czy tak jest? Tak właśnie nie jest. To zachwyca, więc tutaj w tym samochodzie musi być dużo wzmocnień umiejscowionych w progach, dzięki czemu zachowano sztywność karoserii. Zobaczcie na przednią część tego samochodu. Tutaj nie ma kompletnie niczego nadzwyczajnego. Są tylko nerki, klasycznie dla BMW. Nad nerkami umiejscowiony logotyp marki. Nerki są w 100% zabudowane. One nie mają czego chłodzić, tak jak w klasycznym BMW. Nie jest to grill z otworami, jest to grill w całości zabudowany. Lampy. Na uwagę zasługują lampy, które dają bardzo dużo światła w nocy. Przede wszystkim ich umiejscowienie dość wysoko nad jezdnią powoduje, że widzimy bardzo dużo. Natomiast gdy jedziemy poza terenem zabudowanym, gdzie nie mamy latarni, gdzie nie mamy sztucznego oświetlenia przy drodze, te światła robią kawał dobrej roboty. Nie mają asystenta świateł drogowych, więc musimy ręcznie przełączać sobie światła mijania, światła drogowe, ale zapewniają genialną widoczność w nocy. Kluczyk. Klasyczny kluczyk, który pokażę Wam teraz. Zobaczcie, on tutaj nie ma żadnej filozofii. Jest to kluczyk pozbawiony keylessa, więc wszystko, co robimy w tym samochodzie, odbywa się za pomocą właśnie klikania przycisków na pilocie. Kierunkowskazy umiejscowiono w części dolnej, tutaj pod lampą. One nie są zintegrowane z lampą. Ten pasek LED-owy tutaj dookoła to są oczywiście światła do jazdy dziennej, no i światła mijania, światła drogowe wewnątrz. Otwieranie pokrywy bagażnika, który znajduje się oczywiście też tutaj z przodu, mamy dwa bagażniki, przedni i tylny, odbywa się również za pomocą pilota. Przytrzymujemy kluczyk i musimy znaleźć sobie tutaj ten przycisk, no i dostajemy się do przedniego bagażnika. Przedni bagażnik to jest absolutnie minimalny schowek. Tutaj mieści się na dobrą sprawę ładowarka, jakaś wkrętka i kilka podręcznych pierdółek, na przykład pompka do reanimacji kół. Bagażnik przedni jest, tak jak wspomniałem, jak na lekarstwo. Tutaj nie możemy się spodziewać dużej ilości miejsca i raczej potraktujmy go jako schowek właśnie na ładowarkę. Teraz możecie spojrzeć z bliska, jak mało jest miejsca w tym przednim schowku, no ale najważniejsze jest to, że on w ogóle jest. Pod pokrywą mamy też dostęp do wlewu zbiorniczka płynu do spryskiwaczy. No i sama pokrywa przednia, która jest wykonana z plastiku, jest bardzo lekka, nie ma większego problemu z jej otwarciem. No i ona wspiera się na dwóch amortyzatorkach. Nie ma tutaj więc kijka do podpierania. Są po prostu zarówno z lewej, jak i z prawej strony ukryte gdzieś pod słupkiem, a za błotnikami amortyzatory. Bardzo sprytnie to jest rozwiązane. A teraz przechodzimy już do części bocznej BMW i3. Gdy popatrzymy na i3 z boku, przede wszystkim w oczy rzucają nam się dziwaczne koła, dziwaczne felgi. Z tej strony felgi są oklejone folią, one w tym momencie wyglądają jakby były lakierowane dwukolorowo, ale fabrycznie felga ta jest w całości srebrna i wtedy widać bardzo dobrze jej wielką średnicę. Koła dziwaczne, dlatego że mają rozmiar 19 cali, mają średnicę 19 cali, uwaga, z oponami 155x70. Co za tym idzie, oponki te są bardzo cienkie, ale mają wysoki profil. Co daje nam ten wysoki profil? Przede wszystkim to, że samochód ma większy prześwit. Pokonywanie wysokich krawężników w mieście, jakichś uskoków, nie będzie dla tego auta żadnym problemem, mimo tego, że nie jest to SUV. Jest to po prostu zwykłe auto miejskie, ale bardzo, bardzo przemyślane. Te cieniutkie koła mają jeszcze jedno zadanie. Mają zadanie oszczędzać oczywiście energię. Moi drodzy, a propos oszczędzania energii, a propos zasięgów tego samochodu. Fabrycznie na komputerze producent... Zacznijmy inaczej. Fabrycznie producent twierdzi, że zasięg tego samochodu wynosi około 170-180 km. Oszczędnym uda się zrobić tym autem 200 km. Mnie udało się tym samochodem zrobić 190 km, mimo tego, że samochód pokazywał mi na komputerze po naładowaniu do pełna zasięg 175 km. Jak to się stało? Ano dlatego, że bardzo dobrze to auto wykorzystuje rekuperację i jeśli jeździmy tym autem przepisowo, w miarę normalnie, to faktycznie ten zasięg pokazywany na komputerze uda nam się zwiększyć. I to jest też zasługą właśnie tych cieniutkich kółek, niskie zużycie energii, ale też jest to zasługą dwóch dodatkowych trybów jazdy. W tym samochodzie mamy łącznie tryby 3. Pierwszy komfortowy jest najbardziej normalny, tutaj oczywiście ta rekuperacja też jest silna, ale auto zachowuje się normalnie, mamy dostęp do wszystkich funkcji i wszystko działa po prostu jak w zwykłym, praktycznie zwykłym samochodzie. Natomiast dwa pozostałe tryby, czyli Eco Pro
Pro i Eco Pro Plus pozwalają nam na dodatkową oszczędność energii podczas jazdy. Eco Pro ogranicza trochę moc tego samochodu, ale w Eco Pro Plus jest dopiero sparta, dlatego że on nawet ogranicza nam po prostu działanie klimatyzacji, więc wtedy oszczędzamy energię pełną gębą. Ja te 190 km zrobiłem spokojnie w trybie komfortowym, zaznaczę, więc jestem ciekaw, ile udałoby mi się w trybie Eco Pro bez klimatyzacji przejechać. Myślę, że spokojnie udałoby się przekroczyć te 200 km zasięgu. A teraz zobaczcie na to. Część boczna samochodu, otwieramy drzwi przednie i za pomocą klameczki tutaj otwieramy drzwi tylne. Bardzo ciekawe rozwiązanie, że w szybach przednich, jak i tylnych nie mamy ramek, więc gdy otworzymy sobie szybę przednią, mamy wrażenie, że jedziemy sportowym samochodem, bo przecież nie mamy tutaj żadnych obramówek. Szyba tylna jest nieruchoma, jej nie możemy otworzyć, nie możemy zamknąć, ale ona też jest pozbawiona ramek. Zobaczcie, że wraz z drzwiami tylnymi otwiera nam się pas kierowcy, z drugiej strony analogicznie pas pasażera, dlatego że ten słupek zintegrowany został właśnie z drzwiami tylnymi. Drzwi tylnych nie otworzymy, bo nie mamy takiej możliwości, gdy drzwi przednie są zamknięte. Nie ma tutaj żadnej klamki, nie możemy po prostu tego otworzyć. Musimy zachować kolejność otwierania drzwi, czyli najpierw przednie, a potem tylne. Z racji tego, że nie mamy tego środkowego słupka, mamy bardzo ułatwione wsiadanie do tylnej części samochodu. O ile miejsca na nogi z tyłu nie jest jakoś bardzo dużo, to mamy go sporo nad głową. To pokażę Wam za chwilkę, gdy będziemy prezentować wnętrze. Bardzo fajna jest ta przestrzeń tutaj, choć drzwi nie otwierają się jakoś bardzo szeroko. Można byłoby się pokusić o to, żeby tutaj te drzwi otwierały się nieco szerzej. Mielibyśmy wtedy jeszcze wygodniejszy dostęp do wnętrza. Natomiast i tak jest nieźle. Trzeba przyznać, że pozbawienie samochodu tego słupka środkowego daje bardzo wiele możliwości funkcjonalnych, właśnie jeśli chodzi o wsiadanie czy wysiadanie, albo na przykład o zapakowanie czegokolwiek. Dlatego teraz przechodzimy do bagażnika i zobaczycie jeszcze wielkość bagażnika oraz różne możliwości konfiguracji kanapy plus bagażnika, co daje nam dodatkową przestrzeń właśnie bagażową. Nasz bagażnik jest ukryty za tą przeszkloną klapą. Klapa, która składa się z dwóch części. Z części górnej, która jest naszą szybą tylną, oraz z części dolnej, która także jest przeszklona. I zobaczcie na to, że tylne lampy wkomponowano właśnie pod szybą. To jest bardzo ciekawy zabieg. Dzięki temu tutaj mamy gładziutką tylną klapę. No i te lampy innowacyjnie ukryto właśnie pod szkłem. BMW w samochodach typu Touring w większych autach przyzwyczaiło nas do tego, że często otwierana jest wyłącznie sama szyba, żeby mieć dostęp do bagażnika. Niestety w tym samochodzie, żeby dostać się do 250-litrowego bagażnika, musimy otworzyć całą klapę. Otwieranie samej klapy odbywa się za pomocą naciśnięcia tej oto tutaj klameczki, a więc otwieramy bagażnik i zaglądamy do środka. Bagażnik i3 ma pojemność 250 litrów. Pod podłogą tego bagażnika znajdziemy aluminiową osłonę i nic więcej, dlatego że tam właśnie pod autem ukryto akumulatory, więc stąd ten bagażnik jest po prostu płaski. Z lewej i z prawej strony bagażnika mamy do dyspozycji takie gumy bagażowe, które będą zapobiegać przemieszczaniu się jakichś drobnych przedmiotów w czasie jazdy po naszym bagażniku. Z prawej strony natomiast ukryto gniazdo zapalniczki 12-woltowe oraz oświetlenie wnętrza bagażnika. Gdy wyjmiemy sobie półeczkę tylną, która jest mocowana standardowo na takich sznureczkach, wysuwana jest do tyłu i położymy ją sobie tutaj, rozpoczniemy proces uzyskiwania większej ilości miejsca w tym bagażniku. Teraz, żeby położyć fotele, wystarczy złapać sobie tutaj za sznureczki. Jeden i drugi. I zobaczcie, mamy do dyspozycji aż 1100 litrów pojemności bagażnika. Ciekawostką jest to, że fotele kładą się na równi z podłogą bagażnika, więc ta powierzchnia jest idealnie równa. Zobaczcie, jest to auto miejskie, ale po złożeniu foteli mamy tutaj bardzo, bardzo dużo miejsca, więc to auto równie dobrze możemy wykorzystać do przewozu jakichś większych rzeczy, a także do naszej codziennej pracy. W związku z tym ilość możliwości aranżacji wnętrza tego samochodu plus łatwość załadunku dzięki temu, że nie mamy tutaj słupka środkowego, to są ogromne plusy, jeśli chodzi o funkcjonalność tego samochodu. Raz jeszcze podkreślę, słowo klucz w przypadku BMW i3 to jest po prostu funkcjonalność, co zresztą staram się Wam udowadniać na każdym kroku tej prezentacji. Teraz już przechodzimy do wnętrza. Zobaczymy, jak dużo jest tutaj miejsca i jak wygodnie się podróżuje BMW i3.
Nim siądę w tylnym rzędzie, zobaczcie, co to znaczy recykling w przypadku BMW i3. Mówiłem o recyklingu w przypadku Volkswagena ID3, ale to, co zobaczycie we wnętrzu i3, to w ogóle przechodzi... przechodzi wszystko. Zobaczcie. Włókna hibiskusa, plastiki po butelkach PET, wełna. To wszystko zostało wykorzystane w przypadku tego samochodu do jego stworzenia. Zobaczcie na obicie tapicerek. Góra w przyjemnym materiale, przyjemny dla wzroku, przede wszystkim nie będzie się bardzo brudził i tak dalej. Tutaj taki element do podpierania ręki, ale zobaczcie na to. Zobaczcie, z czego to jest zrobione. To jest zrobione z jakichś włókien. Po prostu ekologia pełną gębą. O ile na początku wchodzi się do tego samochodu, chyba się wrażenie, że to jest po prostu szpetne i tandetne, no to w momencie, gdy coraz częściej, coraz więcej jeździmy tym samochodem, kompletnie na to nie zwracamy uwagi. Ten element też przejawia się w znacznej mierze na desce rozdzielczej z przodu, ale to pokażę Wam za chwilę, dlatego że teraz wsiadam do środka na tylny rząd, no i zobaczymy, jak się czuje pasażer z tyłu, ile ma miejsca. No i przede wszystkim, czy nie jest klaustrofobicznie w tym samochodzie, bo to, że auto ma dość dużą przestrzeń bagażową, dużo mieści w sobie, to nie znaczy, że pasażerom musi być w nim wygodnie. Wsiadam do tyłu, zobaczcie, jak to się odbywa. Bez większego problemu. Nic mi tutaj nie przeszkadza. Fakt, próg jest dość wysoko, ale poza tym wsiada się bardzo wygodnie. Oparcie można sobie regulować za pomocą paseczka. Można sobie go pochylić. Wtedy uzyskujemy większą przestrzeń bagażową, ale pasażer nie ma zbyt wygodnie, więc wracam do pozycji normalnej. W momencie, gdy oparcie kanapy jest ustawione normalnie, moja pozycja z tyłu jest niesamowicie wygodna, bo oparcie jest nieco pochylone, ja troszkę zapadam się ku dołowi. Co prawda czuprynką czasem czuję, że gdzieś dotykam pod sufitki, ale i tak uważam, że jak na samochód klasy miejskiej jest tutaj ogromnie dużo miejsca z tyłu. Mamy do dyspozycji, oprócz tego, że oczywiście szyby w tylnych drzwiach, zobaczcie, ja je teraz przymknę, które są bardzo duże. Mamy też za sobą tylną szybkę. Mamy zagłówki z tyłu. O, proszę bardzo. No i cóż, jeszcze jedna ciekawostka. Nie musimy otwierać tylnych drzwi, żeby wysiąść, bo możemy sobie złożyć fotel przedni i możemy wysiąść na przykład tamtędy, albo dodatkowo możemy sobie złożyć fotel przedni, a wysiąść tędy. Możliwości jest sporo, zobaczcie. Co prawda ten fotel delikatnie sprężynuje i oparcie, jak nie przytrzymamy go, to wraca nam, no ale miejsca, zobaczcie, do wysiadania i wysiadania jest ogrom. To jest wręcz niewiarygodne. Tu po środku nie mamy żadnego podłokietnika, ale za to mamy komponowane w siedzisko kanapy dwa uchwyty na kubki. Więc wygodnie trzymamy sobie tutaj rękę, sięgamy po napój i podróżujemy. Nie ma na tunelu środkowym żadnych nawiewów dla pasażerów z tyłu. Nie znalazłem tutaj żadnego gniazdka USB do ładowania telefonu. A jest lampka oświetlenia w podsuficie, która jest oczywiście podsufitka koloru jasnego. Są mocowania Isofixa, są pasy, jest wszystko to, co jest najpotrzebniejsze, ale nie ma tutaj żadnych wodotrysków w środku. Zresztą nie jest to jakaś najbogatsza wersja samochodu. Jest to w miarę... Z tego, co kojarzę, wersja jedna z najbardziej podstawowych. Ale raz jeszcze podkreślę, zobaczcie, jak tutaj jest wygodnie. Ile tu jest miejsca? Dla mnie jest to niesamowite. Od razu kojarzy mi się to z Renault Twingo pierwszej generacji. Samochód, który był maluśki z zewnątrz, a gdy wsiadałeś do niego, dzięki temu, że była tylna kanapa przesuwana, było tam tak dużo miejsca, że można było się przeprowadzić na raz, wyjeżdżając na studia. Nie trzeba było wynajmować większego samochodu, tylko wszystko się pakowało do Twingo i nagle się okazywało, że to wszystko się tam mieści. Gdy popatrzymy na fotele przednie i trzy z boku, mamy wrażenie, że są nieco taboretowate i nie będą wygodne. Nic bardziej mylnego. Fotele i trzy są niesamowicie wygodne, a co ważne, zapewniają idealną pozycję za kierownicą tego samochodu. Gdy dołożymy do tego jeszcze ogromną szybę czołową, i uwaga, wycieraczki, które pracują w ten sposób, czyli tak samo jak w Volkswagenie ID3, otrzymujemy bardzo dobrą widoczność przed siebie. Fotele są bardzo wygodne, nie mają jakiegoś wielkiego trzymania bocznego, zarówno siedziska, jak i oparcia, ale nie są twarde. Są bardzo, bardzo wygodne, podkreślę raz jeszcze. Posiadają zintegrowany zagłówek, posiadają też ten przycisk do składania oparcia. Posiadają plastikowe plecy, dzięki którym będzie łatwiej utrzymać go w czystości. Plastikowe, ale nie w pełni, bo tutaj w tym miejscu mamy materiał. Natomiast w tych newralgicznych punktach, gdzie są najczęściej kopane te siedzenia, jest plastik. Z przodu w i3 mamy też bardzo dużo miejsca.
niestety trochę tego miejsca jest nam zabrana przez deskę rozdzielczą, która jest bardzo mocno wysunięta do kierowcy. Ona jest bardzo długa, ta deska rozdzielcza, bardzo w zasadzie szeroka, bo długa to powiedzmy w tą stronę, więc jest bardzo szeroka, ale jest nisko poprowadzona. Dzięki temu też, że siedzimy w miarę wysoko, to nic nam tutaj nie zasłania widoczności. Dwa ekrany na desce rozdzielczej. Pierwszy z nich, ekran, który mam przed sobą, kierowca ma go przed sobą, jest to ekran absolutnie podstawowy, za chwilę Wam go pokażę. I on przede wszystkim pełni funkcję prędkościomierza, a także informuje nas o tym mniej więcej, ile jeszcze możemy przejechać, czy aktualnie ładujemy baterię w czasie rekuperacji, czy też ją rozładowujemy w czasie jazdy, to wszystko za moment. Natomiast dodatkowo jeszcze ekran środkowy, który pełni funkcję naszych multimediów. Najbardziej podstawowy ekran, widzicie to po wielkości. Tutaj mamy dostęp tak naprawdę tylko do obsługi telefonu, Bluetootha, radia i źródeł audio, więc najbardziej podstawowe informacje, też podstawowy komputer pokładowy, akurat w tej prezentowanej wersji i3. Ekrany ekranami to za chwilę, natomiast dużą ciekawostką jest też kierownica. Zobaczcie na kolorystykę kierownicy. Ona przeplata się tutaj czernie z kolorem niebieskim. Kolor niebieski zarezerwowany oczywiście dla rodziny samochodów elektrycznych BMW. Kierownica wyposażona w najważniejsze przyciski do sterowania głośnością, do sterowania telefonem czy tempomatem. Wszystko, co najważniejsze, znajduje się tutaj, z tej strony, z prawej strony kierownicy. Czyli przełączanie trybów jazdy, odpalanie i gaszenie silnika elektrycznego oraz wrzucanie parkingu. W tym samochodzie, żeby wystartować, nie wystarczy go otworzyć, tak jak w przypadku innych elektryków, czyli Tesli na przykład, czy ID3. Tutaj trzeba wykonać szereg zadań, po prostu trzeba mieć kluczyk w kieszeni, odpalić silnik, wrzucić drive'a, no i jechać. Nie odbywa się to wszystko samoczynnie po otwarciu drzwi, tak jak w innych elektrykach. Ten malutki ekranik, zobaczcie, gdy wrzucę sobie start and stopa, pokaże nam się cała zawartość tego ekranu, czyli kilka kontrolek u góry i u dołu i bardzo malutki ekran, którego widoczność zmieniamy sobie za pomocą tego przycisku i on pokazuje nam najważniejsze informacje, czyli temperaturę, godzinę, przebieg całkowity, przebieg chwilowy oraz średnie zużycie i zużycie długodystansowe, a także poziom naładowania baterii w tym pasku poniżej. Ekran środkowy także bardzo skromny, bardzo mało rozbudowany, czyli zarządzanie telefonem, zarządzanie multimediami i podstawowe informacje o pojeździe, a także Connected Drive BMW. Obsługa tego ekranu środkowego odbywa się za pomocą joysticka pokrętła na tunelu środkowym, czyli tak jak to w BMW bywa, całe sterowanie nie jest dotykowe na ekranie, tylko właśnie za pomocą tych przycisków na tunelu środkowym to wszystko przebiega. Standardowe pokrętło do regulacji głośności, przyciski do obsługi radia, przyciski klasyczne do obsługi klimatyzacji, nawiewów, to wszystko na desce rozdzielczej przed nami. Zobaczcie jeszcze o tym recyklingu słów kilka, o czym wspomniałem. Ta część deski rozdzielczej wykonana jest z włókna, czyli z tego samego materiału, co tapicerki drzwiowe częściowo. I to jest to, o czym mówiłem. Zobaczcie, ile to włókno tutaj zajmuje na desce miejsca. Na desce mamy jeszcze tutaj malutki schoweczek, który otwiera się tym przyciskiem. No i tyle. I w zasadzie tyle najważniejszych informacji, jeśli chodzi o wnętrze. Tutaj po prostu ma być to, co najpotrzebniejsze i ma być to funkcjonalne. No i takie po raz kolejny, chyba czwarty już dzisiaj, jest BMW i3. Jesteśmy już po części statycznej prezentacji i mam nadzieję, że zrozumieliście już teraz fenomen tego samochodu. Funkcjonalna brzydula. Dlaczego? Dlatego, że ten samochód nie jest urodziwy, ale za każdym razem, czego byśmy w tym aucie nie dotknęli, pokazuje, jak bardzo jego konstrukcja jest przemyślana. Auto miejskie, ale auto, którym zawieziemy dzieci do szkoły, którym pojedziemy na zakupy, którym przewieziemy ciężkie rzeczy do pracy, wszystko tym samochodem zrobimy. I za ile? Za około 150 tysięcy w podstawowej wersji. Oczywiście im bardziej będziemy konfigurować, dokładać kolejne elementy wyposażenia, tym bardziej wystrzelimy z ceną. No ale słuchajcie, nie dziwi mnie popularność tego samochodu, nie dziwi mnie to, że tego auta sprzedaje się tak dużo, dlatego że faktycznie on jest do wszystkiego. Mało jest samochodów, które są do wszystkiego, a to auto faktycznie jest autem miejskim, ale jest autem do wszystkiego. Teraz zapraszam Was na część jezdną, jedziemy na krakowskie ulice, zobaczymy, jak ten samochód zachowuje się podczas jazdy, ale zanim to zrobimy, jeszcze krótka rundka tutaj po placu, żebyście zobaczyli ten promień skrętu, wyjątkowy promień skrętu tego samochodu, o czym wspominałem w początkowej części testu.
No to jedziemy, zobaczycie jak to auto skręca. Przyznam szczerze, że nie testowałem jeszcze tutaj na tym odcinku i nie wiem, czy zmieszczę się między statywem a bramą, ale postaram się. Otwieram, siadam i drzwi bez ramek. Zjaranko na maksa z tymi drzwiami. Szelek nie zapinam, dlatego że jesteśmy poza drogą publiczną, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby bez szelek się tutaj pokręcić. I co robię? Odpalam auto, kierownica na pełny skręt i zobaczcie, co się dzieje. To jest niewiarygodne. Ten samochód kręci się w miejscu na pełnym skręcie. On ma taki skręt. Ale o jednej rzeczy musimy pamiętać. Jest niesamowicie wywrotny. Sprawia wrażenie, jakbyśmy mieli za chwilę tym samochodem się przewrócić. Dlatego gdy będziecie próbowali testu łosia tym autem przy większej prędkości niż 20-30 km na godzinę, załóżcie lepiej kask ochronny, bo może się to dla Was źle skończyć. Ale te cieniutkie kółka faktycznie powodują, że to auto w zakręcie chce się wywrócić. Dlatego szybka jazda po zakrętach tym autem. Albo dla kaskaderów, albo dla tych, którym życie nie jest miłe. Jedziemy teraz na krakowskie ulice. Jedziemy w miasto, czyli odpalamy. No i co? No i to już. Wrzucamy drive'a w trybie komfortowym. Nie będziemy przesadzać z Eco Pro i Eco Pro Plusem, bo to nie ma najmniejszego sensu. Pozwolicie, że ustawię sobie klimę, żebym się tu nie zagotował. Zobaczcie na moją pozycję za kierownicą. Ta pozycja jest bardzo wygodna. Ja siedzę bardzo wysoko, dzięki czemu widzę wszystko, kompletnie wszystko przed sobą. Mam nawet wrażenie, że jadąc i trójką, jadę jakimś minivanem. Bo faktycznie pozycja za kierownicą w tym samochodzie, ta wysunięta deska rozdzielcza i ta wielka szyba sprawia wrażenie takie, jakbym jechał co najmniej Renault Espace'em. Bardzo dobrze i bardzo dużo widać z perspektywy kierowcy. Kierowca ma najbliżej zawsze do kierownicy. No właśnie, jaka jest kierownica w tym samochodzie? Kierownica w tym samochodzie jest ciekawa, jest designerska, jest dwuramienna. W przypadku testu Octavii 4 mówiłem, że kierownice dwuramienne wyglądają słabo, ale faktycznie w Octavii 4 ta kierownica wygląda średnio. Natomiast tutaj w i3 jest ona fajna, przemyślana i mimo tego, że jest dwuramienna, to jest bardzo, bardzo wygodna. Dobrze się ją trzyma w dłoni, mimo że nie jest jakąś grubą kierownicą. Oczywiście nie powinno się tak jeździć, ostrzegam, przestrzegam, ale też wygodnie jest jechać w ten sposób, bo nie mamy tutaj trzeciego ramienia tej kierownicy, więc jest to też wygodne. Cały ten przełącznik do zmiany trybów jazdy, wszystko tutaj po prawej stronie, pod spodem przełącznik wycieraczek, z lewej strony kierunkowskazy. Obsługa tempomatu, wszystko odbywa się z kierownicy multifunkcyjnej. Moi drodzy, i trójka jeździ bardzo żwawo. Ten samochód w przeliczeniu na konie mechaniczne ma około 170 koni. Powiedzielibyśmy, że to nie jest jakoś bardzo dużo, ale weźmy pod uwagę, że samochód ten waży około 1200 kg, więc stosunek masy do mocy jest bardzo, bardzo dobry. Jadę teraz 30 na godzinę, zwolnię sobie i zobaczcie, wrzucam kickdowna. I on od razu wstaje. Często też czujemy na tylnej osi, że ona delikatnie uślizguje. To też ma swoje przełożenie na ekranie tym mniejszym przed moimi oczami, gdzie zapala się kontrolka trakcji. I faktycznie tak jest. Na mokrym uważajcie, gdy będziecie ostro startować ze świateł. Uważajcie, bo jest ślisko. I no, ten tył będzie Wam zaczynał tańczyć. Taka prawda, niestety. No i te cieniutkie oponki też nie pomagają w złapaniu trakcji. Naprawdę nie pomagają w złapaniu trakcji. W samochodzie jest cicho. Trzeba zaznaczyć, że w samochodzie jest bardzo, bardzo cicho, mimo tego, że zastosowano tutaj drzwi bezramkowe. Oczywiście ja mówię o prędkościach miejskich. Tym samochodem możemy podróżować też autostradą do około 160 km na godzinę. Więcej to auto praktycznie nie chce jechać. I przy 160 no jest już delikatnie głośno, ale też weźmy pod uwagę, że jak będziemy jechać 160 na godzinę tym autem, to długo nie będziecie nim jechać i daleko nie zajedziecie, bo jednak bateria tego samochodu ma ograniczoną wydajność. Nigdy w życiu nie spodziewałbym się, że
będę wypowiadał się o BMW i3 w superlatywach. Dlatego, że zawsze ten samochód był obiektem pośmiewiska z mojej strony. Mówię o tym szczerze, że zawsze bardzo prześmiewczo podchodziłem do tego samochodu. Wręcz drwiłem z ludzi, którzy stawali się właścicielem tego auta, wydając na nie na przykład 150 czy 170 tysięcy złotych. Nie mogłem się nigdy temu nadziwić. I żałuję dzisiaj, że do BMW i3 wsiadłem dopiero teraz. Bo myślę, że w przypadku podejmowania różnych życiowych decyzji dotyczących zakupu samochodu miejskiego, ten samochód paradoksalnie mógłby znaleźć się w czołówce mojej listy. Mówię o samochodach miejskich, które wykorzystywałbym wyłącznie na dojazdy do pracy czy na jazdę właśnie stricte miejską. To niewiarygodne, ale tak jest. Jest totalnie beznadziejny z zewnątrz, ale to, jak w tym samochodzie jest wygodnie, jak fajnie pracuje zawieszenie, jak to auto świetnie się zbiera wbrew pozorom. Katalogowe 7 sekund do setki, ale czujemy, że to przyspieszenie jest znacznie lepsze. To jest niesamowite, jak wiele czynników wpływa na całokształt świetnego funkcjonowania tego samochodu. Za każdym razem, gdy teraz będę wsiadał do i3, będę rozumiał, jaki jest fenomen tego auta i będę rozumiał, skąd bierze się tak duża sprzedaż tego samochodu. A tu stąd właśnie, że to auto rekompensuje ten swój ohydny wygląd tym, co prezentuje sobą w środku, ilością miejsca, tym, że to wszystko jest tutaj pod ręką, że to wszystko jest przemyślane, że to wszystko jest proste, ale cholernie, przepraszam za słowo, funkcjonalne. Bardzo ważną rzeczą też w przypadku i3, też napomknąłem o tym w części statycznej prezentacji, jest rekuperacja. Zobaczcie, jadę teraz 50 na godzinę, odpuszczam gaz i auto automatycznie zaczyna mi wyhamowywać. Ja praktycznie jadąc tym samochodem nie używam hamulca, żeby zwolnić. Żeby zwolnić, po prostu odpuszczam gaz. Mało tego, żeby z 50 km na godzinę przepisowych zatrzymać się do świateł do zera, odpuszczam gaz, a hamulec wciskam dopiero w ostatniej chwili. Dopiero w momencie, gdy faktycznie muszę się zatrzymać, wciskam delikatnie hamulec, żeby przykładowo z 5 czy 6 km na godzinę wyhamować się do zera. To jest bardzo fajne rozwiązanie, bo też dzięki tej rekuperacji odzyskujemy w bardzo łatwy sposób energię. Co za tym idzie? No po prostu zwiększamy sobie zasięg do przejechania tym samochodem. Myślę, że BMW i3 jest dla mnie jednym z największych tegorocznych zaskoczeń, jeśli chodzi o samochody, którymi jeździłem. Trochę tych samochodów w tym roku się uzbierało, ale powiem Wam szczerze, że bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyło w wielu aspektach. W wielu aspektach i aż jest mi głupio teraz, że śmiałem się z tego samochodu, tak perfidnie się naśmiewałem z niego. A jeśli chodzi o funkcjonalność w mieście, oprócz już tego, co mamy w środku i oprócz tego skrętu i tak dalej, jeździmy za free. Jeszcze, ciekawe jak długo, ale mamy dostęp do szybkich ładowarek na mieście za darmo. Mamy, moi drodzy, możliwość w Krakowie jazdy buspasem tym autem. Dodatkowo, gdy jeszcze doliczymy do tego, dołożymy te gabaryty niewielkie tego samochodu zewnętrzne, czyli to, że to auto jest takie wąskie, że ono nie jest jakieś bardzo duże, no to mamy kombo idealnego miejskiego samochodu do życia w dużym mieście. Nie mówię o małych miasteczkach, ale mówię o mieście dużym, gdzie miasta są głównie zatłoczone, gdzie musimy się przepychać, walczyć o każdy metr wolnego miejsca na parkingu, o każdy metr na ulicy między samochodami. BMW i3 tutaj w tym starciu wygrywa, jest jednym z lepszych elektryków, którymi jeździłem w swojej karierze, przyznaję to otwarcie. Najbrzydszy wizualnie, ale zdecydowanie najbardziej praktyczny i jak on jedzie w ogóle, zobaczcie, no to jest niewiarygodne. Tłucze mi się tam statyw w bagażniku, nie wiem go jak zamocować, ale no samo to, że to auto po prostu ma takiego kopa niewiarygodnego, no że to jest... Brak mi słów, naprawdę banana na twarzy mam. 5 dni jeżdżę tym autem, 5. dzień jest dzisiaj. I za każdym razem, gdy do tej paskudy wsiadam, to się uśmiecham w środku. Mówię sobie w duchu, Boże, jakie to jest brzydkie. A jak jadę tym autem, to nagle dochodzę do wniosku, że to jest jedno z lepszych aut, którymi jeździłem. Kosmos. Moi drodzy, przetestujcie sobie to auto, a macie taką możliwość, dlatego że Wiktor i wypożyczalnia jako horror ma kilka i3 i
możecie sobie jedno z tych aut wypożyczyć na dobę, na 12 godzin, na tydzień, na miesiąc, cokolwiek. Wypożyczcie sobie to auto, zrozumiecie w 100% o czym mówię. Wychodzę z zakrętu i modlę się, żeby się nie przechylił. No, słuchajcie, tutaj trzeba naprawdę wiedzieć, kiedy odpuścić, bo jak nie odpuścimy, to będzie nieciekawie. Przynajmniej jest takie wrażenie. Nie chcę aż tak bardzo iść po bandzie, żeby próbować, ale naprawdę nieraz jest takie wrażenie, że zaraz będzie bok. No i cyk, zatłoczone krakowskie aleje. Pogoniliśmy się z panem Miniakiem przed chwilą, no ale niestety ja musiałem w zakrętach odpuścić, bo bałem się, że po prostu wyleci to auto z drogi. Cóż, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Subskrybujcie, łapki w górę, będę wam bardzo, bardzo wdzięczny, dlatego że im więcej łapek w górę, tym wyżej film jest oceniany. Wyżej ląduje na liście wyszukiwania YouTube'a. No i cóż, moi drodzy, no zależy mi na tym, żeby jednak kanał się rozwijał, żeby tej widowni, żeby was było coraz więcej, dlatego subskrybujcie, łapki w górę. No i cóż, następny odcinek Show Testuje. Niebawem, myślę, że za około tydzień. Czy będzie elektryk? Nie sądzę. Myślę, że odpoczniemy sobie teraz troszkę od auta elektrycznego. No i co? I będzie coś fajnego też, ale nie będzie to elektryk. Nie będzie to elektryk. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę wam udanego popołudnia.